pisarz, prozaik, nowelista, laureat Nagrody Nobla. Życie niezwykle ciekawe, zasługiwałoby na pewnie sensacyjny film biograficzny. 7 maja 1867 roku urodził się Władysław Reymont, autor czterotomowej epopei chłopskiej. Władysław Reymont to pisarz, prozaik i nowelista, autor takich powieści jak Ziemia Obiecana, Bunt i czterotomowej epopei Chłopi. 13 listopada 1924 roku miała miejsce w Sztokholmie wielka podniosła uroczystość. Uroczystość wręczenia literackiej Nagrody Nobla. A tym, który tę nagrodę otrzymał, był polski pisarz Władysław Reymont. To był wielki sukces i samego pisarza, ale również polskiej kultury, polskiej literatury. Związane z wykonywaniem skromnych zawodów, był czeladnikiem krawieckim, niskim urzędnikiem kolei, pracował w wędrownej trupie aktorskiej. Jakąkolwiek zajmował pozycję, zawsze pilnie obserwował i obserwacje te odnajdziemy w jego znakomitej prozie. Zestawiany jest właśnie w szeregu tych najwybitniejszych twórców polskiej kultury i literatury tamtego czasu. Czy to będzie Bolesław Prus, czy to będzie Maria Konopnicka, czy to będzie Liza Orzeszkowa. Tutaj jednym tchem jak gdyby wymieniamy również Władysława Reymonta. W sposób znakomity potrafił zanalizować, zdiagnozować stan społeczeństwa polskiego, ale nie tylko, właśnie tamtych czasów. Przypomnijmy, że te dwa najważniejsze jego dzieła, czyli Ziemia Obiecana oraz Chłopi, właśnie to są takie wielkie diagnozy dwóch wielkich środowisk. Znakomita Ziemia Obiecana, pokazująca niesłychany rozwój Łodzi, rozwój gospodarczy, który związany jest z degradacją moralną, rozwój gospodarczy, który przynosi niesłychane przemiany społeczne. Miasto właśnie bardzo bogatych, zamożnych przemysłowców, powiedzielibyśmy dzisiaj biznesmenów, prawda? Pokazuje tam przykład trzech przyjaciół, Polak, Niemiec i Żyd, którzy budują właśnie tę Łódź, ale z drugiej strony pokazuje też ogromną nędzę i niesprawiedliwość, prawda? I te różnice, jakie są. I pokazuje ten przepych z jednej strony, a z drugiej strony właśnie całe też upokorzenie, nawet upodlenie człowieka. Drugie z tych wielkich dzieł Władysława Reymonta, to za które otrzymał Nagrodę Nobla, to są Chłopi, a więc znowu wspaniała diagnoza polskiej wsi. W tej powieści pokazywał Reymont jakby antytezę tego świata zdegradowanego, wcześniej ukazanego w Ziemi Obiecanej. Świat chłopów to świat odwiecznego, kosmicznego porządku, to świat prostych ludzkich spraw i trudnych, wymagających prac. Chłopi to także powieść niezwykle poetycka, obrazowa. Ze względu na postępującą industrializację, która przyspieszyła proces zanikania stanu włościańskiego, powieść Reymonta stała się szczególnym testamentem europejskiego chłopstwa. Obie powieści, oprócz tego takiego wątku stricte lokalnego, posiadają również pewien wymiar uniwersalny, to znaczy dobrze czyta się te powieści nie tylko w Polsce. Myślę, że z tego też powodu ten Nobel był właśnie dla Reymonta, właśnie za Chłopów. Objęta cenzurą przez komunistów powieść Bunt przedstawia w sposób mistrzowski zagrożenia i absurdy socjalizmu. Jest to antyutopia, w której Reymont szkicuje obraz buntu zwierząt wobec człowieka i do jakich skutków ten bunt może doprowadzić. Jest to próba wskazania na to, że pewne wzniosłe ideały, takie jak równość, braterstwo, mogą zostać w praktyce przez człowieka niezrealizowane, jeżeli nie patrzymy na wymiar dobra. Antyutopia toczyła się, została osadzona w rewolucji październikowej, w okresie bardzo burzliwym dla kształtującego się Związku Sowieckiego, dlatego też została zakazana w dobie PRL. Pierwsze wydanie buntu i wznowienie tej książki miało miejsce w Polsce dopiero w 2004 roku. Reymont jest krzewicielem pewnych idei, które są wspólne dla Polaków. W dobie XXI wieku suwerenność i niepodległość są wartościami, które są bardzo potrzebne dla Polski i dla Polaków. Te wartości z pewnością odnajdziemy w twórczości Władysława Reymonta.